Cześć, witam na moim kanale. Zapraszam do obejrzenia filmu, w którym znajdziesz informacje na temat tego, jak pozbyć się bólu nadgarstka, jak skutecznie rozciągnąć ten staw, jak przygotować go do wysiłku fizycznego, jakich ćwiczeń użyć w swojej rozgrzewce oraz jak poprawić stabilność tego stawu, tak aby wykonywanie różnych ćwiczeń stało się przyjemniejsze i łatwiejsze. Staw nadgarstkowy w swojej strukturze posiada 8 kości połączonych więzadłami. Za jego ruchy odpowiedzialne są mięśnie przedramion. To tak, aby zobrazować złożoność tej struktury, aczkolwiek nie będę się tu zajmował w tym momencie anatomią. Zainteresowanych zachęcam do wpisania odpowiedniego hasła w wujka Google. Na pewno wszystko Wam się tam elegancko wyświetli. Tymczasem ja przejdę do omówienia ćwiczeń, które miały możliwość nagrać już wcześniej na siłowni. A teraz specjalnie dla Was chciałbym nadmienić tutaj kilka szczegółów, które znajdziecie na filmie za chwilę. Chciałbym tu zaznaczyć, że warto skorzystać sobie z podwyższenia, aby odciążyć dolne partie naszego ciała, nie przeciążać kolan w klęku. To ćwiczenie, które widzicie w tym momencie, ma formę przygotowawczą, ma formę rozgrzewki, takie rozciąganie statyczne. Warto tu zaznaczyć, że pracujemy na prostym ramieniu. Ciężar ciała przenosimy na całą dłoń, staramy się docisnąć nasadę nadgarstka i wtedy przenosić lekko ciężar ciała do tyłu na palce. Staramy się, żeby palce dłoni były wykręcone do siebie w stronę nóg i kciuki odwrócone na zewnątrz. Ćwiczenie, które obserwujecie w tym momencie, czyli to uginanie ramion, służy już pogłębieniu efektu ćwiczenia pierwszego. Jak widać, należy tutaj przeciążyć nieco mocniej nadgarstek, odrywając nasady i przenosząc ciężar ciała mocniej na palce. Po czym dość takim sprawnym, dynamicznym ruchem wracamy do pełnego wyprostu. Kolejną taką możliwością pracy z naszym nadgarstkiem, z naszym przedramieniem jest ustawienie palców dłoni do siebie, ale w taki sposób, że niejako wkręcamy dłoń tak, żeby kciuk został ustawiony na zewnątrz, czyli jeśli używam lewej dłoni, to wykręcam ją w prawą stronę, dzięki czemu kciuk wychodzi na zewnątrz. To samo analogicznie, jeśli chodzi o drugą stronę, to widać teraz lepiej na zbliżeniu. Drugą dłonią dociskam swój nadgarstek, tak żeby nasada się nie odrywała i w tym momencie staram się dokręcić ciało w stronę małego palca ręki rozciąganej. Należy zwrócić uwagę tutaj też, że staram się wyprostować łokieć, żeby mocno zaangażować całą strukturę przedramienia. Tutaj już dalej przechodzimy do pracy dynamicznej. Zwróćcie proszę uwagę na ugięte łokcie z pozycji stojącej, gdzie oczywiście trzymam pełną sylwetkę, brzuch, łopatki. Staram się przenieść ciężar ciała na zewnętrzną wierzchnią część nadgarstka i w dole, kiedy to się dzieje, tak, po tym otwieraniu, staram się zawinąć dłoń mocno w pięść, tak aby aż moje nadgarstki lekko uniosły się do góry, co widać teraz lepiej, dzięki czemu mocniej docieram do jego struktury i rozciągam porządnie ścięgna i mięśnie. Podobna sytuacja ma miejsce w tym ćwiczeniu, tylko używam innego zakresu ruchu. Palce dłoni układam w swoją stronę i otwieram zewnętrzną część, górną część nadgarstka, opierając go o skrzynię. Tutaj również można zastosować tą metodę zwijania w pięść. Daje to bardzo fajne odczucie pracy nad rozciąganiem. Kolejne ćwiczenie, które widzicie w tym momencie, bardzo fajnie może poprawić stabilność stawu nadgarstkowego. Te wychylenia, które tutaj prezentuję, staramy się wykonywać rozkładając ciężar ciała na wszystkie palce po kolei. Czyli tak jakby staramy się odczuć, że każdy palec przenosi równomiernie ciężar ciała. Zwróćcie uwagę na to, że wychylam się barkami poza linię palców do przodu i trzymam ramiona wyprostowane.
Wariacja ćwiczeń dynamicznych i wzmacniających jednocześnie. Zalecam pompki w tym tak zwanym podporze damskim czy półpodporze, ponieważ staram się położyć na ziemię tak, żeby odciążyć swój nadgarstek, żeby go nie przepracować zbyt mocno. Dlatego też oprócz tego, że się kładę, wskazany jest półpodpór, żeby zmniejszyć nacisk na staw. Tak jak widać na filmie, schodzę w dół, trzymając ciało na pięściach, ale wracając do góry, kładę nadgarstek wierzchnią stroną na ziemię i w górnej fazie, tuż przed wyprostem łokcia, staram się go zwinąć z powrotem w pięść, co daje mi fantastyczne pogłębienie pracy dynamicznej i odczucie rozciągania. Tutaj już kolejny wariant, bardziej statyczny, czyli pompki na zewnętrznej części nadgarstka. Jak widać na filmie, staram się zawijać palce do siebie, tak jakbym chciał ścisnąć je w pięść, ponieważ wtedy również wzmagam uczucie rozciągania. I ostatnie ćwiczenie, które mi osobiście bardzo pomogło, jeśli chodzi o zakresy ruchu w moim nadgarstku, to jest oparcie właśnie palcami o swoją nogę, swoje udo, a następnie oparcie zewnętrznej części nadgarstka i próba zwinięcia dłoni w pełną pięść, co też było widać na filmie, co fantastycznie wzmaga rozciągnięcie. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie subskrypcję na moim kanale. Jeśli macie jakieś pytania, czekam na nie w komentarzach. Zachęcam do dyskusji. Zapraszam również na mojego Facebooka, Strefa Kalisteniki, trener Sebastian Parat. Zadawajcie pytania, dyskutujcie. Mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem. Cześć!